Program jestem z UW, Maciej Kwiek, zapraszam. A dziś w programie absolwent anglistyki na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim, podróżnik, pisarz, tłumacz, pan Wojciech Bobilewicz. Dzień Witam dobry, wszystkim. Panu. Dzień dobry. Dlaczego anglistyka? Początkowo to była, bardzo, to była bardzo pragmatyczna decyzja, ponieważ zaczynałem anglistykę jeszcze w niesłusznych czasach. I wówczas po anglistyce można było otrzymać pracę w nieistniejących już obecnie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, a ponieważ w tamtych czasach niewiele osób jeszcze stosunkowo mówiło po angielsku płynnie, więc pomyślałem sobie, że będzie to dobra okazja, żeby, żeby właśnie coś takiego zrobić i spróbować podjąć pracę w takiej firmie. No oczywiście w tak zwanym międzyczasie zmieniły, zmienił się ustrój, a co za tym idzie, też zmieniła się koncepcja tego typu firm. I kiedy kończyłem anglistykę, to w zasadzie, przyznam szczerze, że tak od razu nie miałem jakiegoś specjalnego pomysłu na siebie. Było kilka różnych prób, między innymi także w radiu, ale ostatecznie wylądowałem zupełnie gdzie indziej. A w jakich latach pan studiował? Rozpocząłem studia w roku 1987 i miałem po drodze jeszcze roczny urlop, także skończyłem w zasadzie dopiero w 1993. Ale pracę magisterską skończyłem pisać dopiero w 1996. Jak te studia wyglądały? Wspomina Pan jakoś konkretnie, jakieś nazwiska Panu zapadły w pamięć wykładowców, jakieś konkretne zajęcia, które były Pana ulubionymi zajęciami? Tak, oczywiście. Przede wszystkim moją promotorką była pani profesor Emma Harris, która, którą bardzo miło wspominam, która była bardzo osobą taką nie tylko, Posiadającą znakomitą wiedzę, ale także takim przyjacielem i mentorem. Często zapraszała nas do siebie do domu. Rozmawialiśmy nie tylko na tematy związane bezpośrednio z przedmiotem studiów. Zresztą, nawet podczas zajęć, czasami też rozmowa schodziła na inne tematy. I pamiętam, że jak oddawałem jakiś rozdział pracy magisterskiej albo fragment rozdziału. I umawiałem się z panią profesor, y, na przykład na za dwa tygodnie, to przychodziłem i pani profesor mówiła, o naprawdę, umawialiśmy się na dzisiaj. Nie, nie, ja dzisiaj nie mam czasu, proszę przyjść za kolejne dwa tygodnie. I ten to właśnie sposób, między innymi, y, pisałem tę pracę tak długo, że, że zajęło mi to niemal dwa lata. A jak, y, jaki był temat tej pracy? Y, pisałem pracę na temat y, muzyki y, w Wielkiej Brytanii y, i subkultur i popkultury w Wielkiej Brytanii. Po studiach mówił pan, że nie bardzo miał pan pomysł na siebie. Tak, to Czym prawda. Czym się pan potem zajmował? Przez pewien czas właśnie rozważałem różne warianty, bo to były jeszcze czasy tych przemian ustrojowych, więc jakby też możliwości było trochę więcej. Ostatecznie na początku wylądowałem w szkole reklamy prowadzonej przez mojego kolegę z liceum, gdzie uczyłem angielskiego przez mniej więcej półtora roku. A potem jeszcze wcześniej miałem takie krótkie epizody jako tłumacz na żywo takich prezentacji prowadzonych przez, przez takie firmy handlowe, które jednak szybko zwinęły interes z różnych powodów. A potem po tej szkole reklamy przez z kolei bardzo długi czas pracowałem w firmie międzynarodowej, która się nazywa PWC albo Price PricewaterhouseCoopers, gdzie zaczynałem od poziomu asystenta sekretarza. A skończyłem na młodszym menadżerze. A potem jeszcze miałem kilka innych krótszych zawodów czy prac, najpierw w firmie Saitel, a obecnie w firmie Groupon. Ja bym chciał Pana o podróżę zapytać, bo jest Pan podróżnikiem. Odwiedził Pan m.in. Wyspy Salomona, interesuje się Pan ich legendami. I do jakich ciekawych materiałów Pan dotarł? Tak, to jest taka moja właśnie pasja, poszukiwanie różnych takich dziwnych, nieznanych rzeczy. A Wyspy Salomona obfitują w tego typu opowieści. Zresztą jak byłem tam na miejscu, to także udało mi się zdobyć kilka ciekawych, bardzo informacji. No są to takie opowieści, z, z powiedzmy, które z powodzeniem nadawałyby się do serialu z Archiwum X. Ponieważ miejscowi mieszkańcy widują na przykład dziwne światła, które unoszą się na niebie, które zresztą też sam widziałem. Opowiadają też o śladach i kościach gigantów, ludzi, którzy mają co najmniej 3 albo więcej metrów wzrostu. Opowiadają także o jakichś ruinach, gdzie na skałach, na ścianach tych ruin wyryte są napisy prawdopodobnie po hebrajsku. No, są to opowieści zupełnie niesamowite, natomiast mnie się z, y, udało potwierdzić co najmniej jedną z tych opowieści, która, wprawdzie, nie jest związana bezpośrednio z tymi dziwnymi, niewyjaśnionymi zjawiskami, ale też y, jest niezwykle interesująca, mianowicie. Usłyszałem kiedyś historię, że przyszło dwóch umundurowanych ludzi do pewnej kobiety pracującej w polu. Zabrali ją do siebie do jakiejś bazy, gdzie było pełno ludzi mundurowych. Powiedzieli, żeby w swojej wiosce nie budowała niczego w pewnym określonym rejonie. Udało mi się do tej wioski. dotrzeć i rzeczywiście potwierdzili te informacje, że do takiego zdarzenia doszło. I ten rejon, gdzie nie było nic, nic zbudowanego, miał taki lekko okrągławy kształt, więc zastanawiam się, czy czasem, w razie czego wszystkie te drzewka i krzaczki nie otworzą się i nie, nie, nie wysunie się z nich jakaś rakieta na przykład. Interesuje się pan właśnie legendami, tłumaczy pan książki, które traktują obcych nam cywilizacjach. Jedną z nich była książka pod tytułem Najbardziej zagadkowa czaszka, opowiadająca o tajemniczej czaszce odnalezionej w Meksyku, która miała należeć do przedstawiciela obcej cywilizacji. A pana zdaniem, co z tego wynika? Istnieją takie obce cywilizacje? Moim zdaniem nie można tego wykluczyć. Oczywiście, dopóki nie zostanie to potwierdzone jakoś w bardzo namacalny sposób, możemy tylko domniemywać, ale jest wiele takich dowodów pośrednich i poszlak, które wskazują na to, że albo obecnie, albo w przeszłości mogliśmy, czy możemy być odwiedzani przez tego typu cywilizacje. A skąd taka pasja? Interesuje mnie po prostu wszystko, co ciekawe, nieznane, tajemnicze, niezbadane, ponieważ wydaje mi się, że pomimo rozwoju nauki, pomimo tego, że jesteśmy w XXI wieku i przelecieliśmy już na Księżyc, to wciąż jest jeszcze wiele białych plam w naszej wiedzy i nauce, i dlatego staram się dociekać. A ja mam pytanie, jaki ma pan pasję poza Tymi obcymi cywilizacjami, które pan tak. bada czy też czyta o nich? Jest coś takiego? Tak, muszę powiedzieć, że zanim zacząłem na dobre zajmować się tymi, tymi właśnie tajemniczymi zjawiskami i podróżować w celu ich odkrywania, albo przynajmniej zdobywania informacji na ich temat, to wcześniejszą moją pasją była muzyka. Szczerze mówiąc, zdradziłem pasję do muzyki na rzecz tej drugiej. Przez pewien czas grałem w zespole. Uczyłem się wcześniej jeszcze grać na gitarze, najpierw klasycznej, potem elektrycznej. Potem też przez pewien czas śpiewałem w zespole a capella, gdzie zresztą nawet podczas któregoś tam finału Wielkiej Orkiestry Świętej, Świętecznej Pomocy śpiewaliśmy w Rawie Mazowieckiej. Koncert dawaliśmy. Także przez pewien czas prowadziłem taką skromną działalność muzyczną. I oczywiście również biernie, to znaczy słuchałem duż, bardzo dużo muzyki e, różnego rodzaju, ale jakoś tak e, mniej więcej z e, końcem lat 90. mi to przeszło. Może dlatego, że e, pewnie się pan ze mną z, z tym nie zgodzi, ale dla mnie muzyka się właściwie skończyła mniej więcej z końcem lat 90. A dlaczego pan tak uważa? S oczywiście słuchałem muzyki również Aha. tej, która powstała po latach 90. Nie mówię tutaj o artystach, którzy wcześniej tworzyli, tak i tylko nagrywali jeszcze płyty po 90 latach, tylko mówię o nowych artystach i po prostu jakoś zupełnie mi to nie przypada do gustu. Staram się słuchać różnej muzyki, w swojej kolekcji mam bardzo dużo różnych odmian muzyki, ale po prostu jakoś ta współczesna muzyka nie jest, nie jest tym, co, co mi najbardziej pasuje, może dlatego, że e, czasami mam wrażenie, że, jest, że są to ludzie, którzy albo po prostu wzięli gitarę i nauczyli się dziesięciu akordów i już stworzyli zespół, e, albo też w przypadku artystów takich bardzo znanych, bardziej popowych niż rockowych, e, jest to coś takiego bardzo plastikowego dla mnie, takiego bardzo komercyjnego. A interesuje się pan muzyką rockową, tak? Nie Interesował tylko, to się znaczy, wam, tak. Tak, no, przede wszystkim blues i rock, ale oczywiście hmm. nie, moje zainteresowania się na tym nie kończyły i w zasadzie jest to bardzo szerokie spektrum. I w zasadzie oprócz country, rapu i hip hopu, to słucham, staram się słuchać każde, każdego rodzaju muzyki. W tym programie to pytanie zawsze pada i tym razem również muszę je zadać. Jest pan patriotą? To wszystko zależy od tego, jak definiujemy patriotyzm. Dla mnie patriotyzm przejawia się w takich codziennych działaniach. Na przykład nie wy... powiedzmy to tylko taki przykład, który mi w tej chwili przyszedł do głowy. Niewyrzucanie śmieci do lasu. Dbanie o, o, o ten kraj na takim właśnie bardzo indywidualnym, osobistym poziomie. Natomiast Szczerze powiedziawszy, czy to jest moją zasługą albo moją, nie wiem, powinnością jakąś, która, wynikającą z tego, że urodziłem się akurat na tym terenie, na tej szerokości i długości geograficznej. Szczerze mówiąc, moim, moje takie prywatne zupełnie zdanie i moje poglądy są takie, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby krajów i granic nie było, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kompletna utopia. Natomiast ta utopia, wydaje mi się, wynika z kondycji gatunku ludzkiego, a nie z innych powodów. Kiedy pan podróżował w te dalekie kraje, mówił pan, że jest pan z Polski, to te osoby, Tubelce, wiedzieli, gdzie jest ten kraj, że istnieje taki no kraj, właśnie gdzie jest, on leży. Tak, to jest bardzo dziwne, bo, bo bardzo, bardzo, ale to bardzo niewielu Polaków wie, gdzie są wyspy Salomona. Natomiast jak mówiłem im, że jestem z Polski, to dość dużo osób przynajmniej kojarzyło tę nazwę w najgorszym razie, a było nawet kilka osób, które wiedziały dość dokładnie, gdzie Polska się znajduje. Także nie wiem, czy to świadczy o tak wysokim poziomie edukacji na wyspach Salomona, czy tak niskim u nas. Dziś gościem programu był absolwent anglistyki na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim, podróżnik, pisarz, tłumacz, ale też patriota. Pan tak. Wojciech Bobilewicz, bardzo tak. dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.